Witajcie ponownie na moim kanale i w kolejnym odcinku z serii Zagady Kryminalnych. Dzisiaj chciałam przedstawić Wam przerażającą sprawę morderstwa, w której odnalezienie sprawcy i wymierzenie sprawiedliwości mogło nigdy nie nastąpić i doszło do tego tylko dzięki szczęśliwemu zbiegowi okoliczności. Sprawę Lauren Giddings warto poznać chociażby ku przestrodze i jeśli chcielibyście poznać szczegóły tej historii, to zapraszam Was do oglądania. Na początku musimy przenieść się do miasta Macon w stanie Georgia w Stanach Zjednoczonych. W 2011 roku mieszkała tam Lauren Teresa Giddings. Lauren urodziła się 18 kwietnia 1984 roku i pochodziła ze stanu Maryland. Jej rodzicami byli Karen i Bill Giddingsowie. Lauren miała dwie młodsze siostry, Caitlin i Sarah. Lauren jako pierwsza w rodzinie zdecydowała się pójść na studia. Wybrała prawo na Mercer University. W przyszłości planowała zostać adwokatem. W czerwcu 2011 roku przygotowywała się do skończenia nauki i zdawania tzw. bar exam, czyli egzaminu adwokackiego. Przyjaciele określali Lauren jako duszę towarzystwa. Była bardzo pewna siebie i otwarta. Z łatwością nawiązywała nowe znajomości i miała świetne poczucie humoru. Dziewczyna kochała zwierzęta, miała własnego pieska, beżowego pekińczyka o imieniu Butterbean i była wysportowana. Grała w softball i trenowała bieganie. Przed rozpoczęciem długich tygodni żmudnej nauki do najważniejszego testu w życiu, Lauren odwiedziła rodzinę w Maryland i uczestniczyła w weselu jednej ze swoich młodszych sióstr. Po powrocie do Georgii 24 czerwca 27-latka wraz z grupą znajomych ze studiów postanowiła zaszaleć ostatni raz przed egzaminem. Po spędzeniu wieczoru w kilku barach grupa trafiła do mieszkania jednej z koleżanek, Ashley. I tam w pewnym momencie podczas zabawy Lauren powiedziała coś, co zdziwiło jej znajomych. Wyznała, że od pewnego czasu ma wrażenie, że ma stalkera. I nie chodzi tylko o wrażenie bycia obserwowaną w miejscach publicznych, ale o to, że często, gdy wraca do mieszkania, ma wrażenie, że ktoś był tam pod jej nieobecność. Na pewno nie złodziej, ponieważ nie znikają nigdy żadne wartościowe przedmioty, ale jednak inne rzeczy nie są na swoich miejscach i tam, gdzie je zostawiła. Znajomi byli zaskoczeni tym wyznaniem, jednak nie uznali, że coś faktycznie złego może się dziać, ponieważ sama Lauren powiedziała to bardzo spokojnym i wręcz żartobliwym tonem. Po skończonej zabawie większość osób zaczęła zbierać się do domów, a pozostali postanowili zostać na noc i wśród nich była również Lauren. W tym miejscu warto wspomnieć, że w tym czasie 27-latka spotykała się z Davidem Van Diverem, 48-letnim prawnikiem, którego poznała podczas stażu w kancelarii, w której pracował. Mimo sporej różnicy wieku, zdaniem znajomych para była wyjątkowo dobrana i wydawali się szczęśliwi. Mężczyzny nie było tego dnia na imprezie, ale był tam były partner Lauren, Joe. Dziewczyna spędziła noc w tym samym pokoju co on, choć do niczego między nimi nie doszło. W tamtym czasie podobno postrzegali się wyłącznie jako znajomych. Rano 27-latka wyszła z mieszkania Ashley i przez kolejne dni nikt nie miał z nią kontaktu. Początkowo jednak ani znajomi, ani rodzina nie zaczęli się niepokoić, ponieważ Lauren zawsze była bardzo niezależna, a do tego w tym czasie miała przygotowywać się do ważnego egzaminu i nawet sama wcześniej zaznaczyła, że przez pewien czas nie będzie miała za bardzo czasu na wyjścia czy nawet rozmowy telefoniczne. Dopiero po upływie 4 dni kompletnie bez żadnego kontaktu jej rodzice zaczęli zastanawiać się, czy mogło stać się coś złego. Zaczęli więc kontaktować się ze znajomymi córki, aż w końcu dotarli do Ashley, czyli dziewczyny, u której Lauren spędziła ostatnią noc przed swoim zniknięciem. Okazało się, że Ashley sama zastanawiała się, czy u Lauren wszystko w porządku i telefon od rodziców koleżanki jedynie pogłębił te obawy. Postanowiła wraz ze swoim chłopakiem pojechać do mieszkania 27-latki i to sprawdzić. Gdy dotarli na osiedle, zauważyli, że samochód Lauren stał na parkingu. Jednak gdy pukali i dzwonili do drzwi, nikt nie otwierał. Mieli ze sobą zapasowy klucz, dlatego weszli do środka.
W mieszkaniu panował porządek i wydawało się, że wszystko jest na swoim miejscu. Nie było tam żadnych śladów włamania, walki ani nic, co wskazywałoby na to, że Lauren stała się krzywda. Warto jednak zaznaczyć, że dziewczyna już następnego dnia miała wyprowadzić się i zamieszkać ze swoim partnerem Davidem, a nie wyglądało na to, żeby zaczęła się pakować. Było to do niej bardzo niepodobne, ponieważ zawsze była bardzo zorganizowana i przygotowana. Po kilku godzinach czekania Ashley i jej partner uznali, że trzeba skontaktować się z rodzicami zaginionej, którzy z kolei nie mieli zamiaru dłużej zwlekać i tracić cennego czasu i 29 czerwca 2011 roku na policję spłynęło zgłoszenie zaginięcia. Podczas przeszukania mieszkania dziewczyny policja zwróciła uwagę na to, że wszystkie jej najważniejsze przedmioty osobiste wciąż tam są. Jeśli wyszła na przykład na zajęcia albo do sklepu, to powinna zabrać ze sobą chociażby swój portfel i telefon. Zbudziło to nieco większy niepokój u śledczych, ponieważ teoria o zwykłym wyjściu lub ucieczce była najbardziej pozytywnym wytłumaczeniem nieobecności dziewczyny. Zaczęto przesłuchiwać jej sąsiadów, jednak nikt nie był w stanie pomóc. Nikt nie widział ani nie słyszał nic nietypowego, choć potwierdzono, że Lauren rzeczywiście nie była widziana od kilku dni. Jednym z przesłuchanych sąsiadów był Steven Mark McDaniel, który znał Lauren ze studiów. Podczas rozmowy ze śledczymi 26-latek powiedział, że koleżanka często wychodziła pobiegać i gdy dowiedział się, że zniknęła, od razu pomyślał, że podczas jednego z biegów mogła zostać porwana przez nieznajomego. Ta opcja wydawała się bardzo prawdopodobna i wyjaśniałaby, czemu Lauren nie wzięła ze sobą torebki i telefonu. Policja przesłuchała oczywiście znajomych Lauren, z którymi dziewczyna imprezowała w przeddzień swojego zaginięcia, a także jej aktualnego partnera Davida i byłego chłopaka Joe. Ten drugi był ostatnią osobą, która widziała dziewczynę przed zniknięciem, gdy wychodziła z mieszkania Ashley 25 czerwca rano. Joe znalazł się w kręgu podejrzanych również dlatego, że miał motyw. Mógł żywić urazę do Lauren, ponieważ zostawiła go, żeby móc być z Davidem. Joe przedstawił wersję wydarzeń, którą udało się jednak częściowo potwierdzić. Powiedział, że po wyjściu od koleżanki, 27-latka, miała iść na basen i rzeczywiście była tam widziana, a później widziano ją również w kilku innych miejscach i zdecydowanie była jeszcze wtedy cała i zdrowa. Jej aktualny partner David w tym czasie i od kilku dni już przebywał na wyjeździe i twierdził, że zupełnie nie kontaktował się z dziewczyną. Zapewne dla większości osób wydawałoby się to dziwne, że nie pisali do siebie nawet na dobranoc, czy żeby zapytać, czy wszystko w porządku. Jednak akurat w relacji Davida i Lauren było to zupełnie normalne, dlatego 48-latek nie zorientował się, że coś może być nie tak. W rozmowie z policją dodał, że w dniu zaginięcia partnerki otrzymał od niej maila. Lauren opisała wtedy niezręczną rozmowę, którą odbyła ze swoją koleżanką, która pytała o jej związek z Davidem. Jednak jeszcze bardziej niepokojące było to, że dziewczyna poinformowała partnera, że ma wrażenie, że ktoś był w jej mieszkaniu, gdy nocowała u koleżanki. Wyznaczono wtedy nagrodę w wysokości 12 tysięcy dolarów za informacje, które doprowadzą do odnalezienia dziewczyny, jednak nie zgłosili się żadni pomocni świadkowie. W międzyczasie postanowiono jeszcze raz przeszukać mieszkanie dziewczyny i tym razem w pewnym momencie funkcjonariusze zwrócili uwagę na nieprzyjemny zapach dochodzący z zewnątrz. Podążając za nim, dotarli do śmietników. Nie chcieli zakładać najgorszego, jednak mieli bardzo złe przeczucia co do tego, co mogą znaleźć w środku. W jednym z nich znajdował się duży worek na śmieci. Po otworzeniu go okazało się, że wewnątrz znajduje się ludzki tułów. Reszty ciała, czyli kończyn i głowy, nie było w worku. Tułów należał do białej kobiety, która w tamtym momencie miała na sobie jedynie różowe sportowe spodenki. Niestety wniosek nasuwał się sam. Zaginiona Lauren Giddings została brutalnie zamordowana, a jej zabójca później nieudolnie próbował pozbyć się dowodów, ćwiartując ciało i ukrywając je w śmietnikach.
Bezskutecznie próbowano odnaleźć pozostałe części ciała, ponieważ akurat tego dnia odbywał się wywóz śmieci i śledczy i tak mieli ogromne szczęście, że akurat ten śmietnik nie został jeszcze opróżniony. Początkowo planowano zachować informacje o odnalezieniu szczątków w tajemnicy do czasu zidentyfikowania ich jako należących do Lauren Giddings, ale niestety wieści wcześniej wyciekły do mediów i wkrótce rozeszły się po okolicy. Rodzice Lauren otrzymali informacje o śmierci swojej córki od dalszych krewnych, którzy po prostu wcześniej trafili na te informacje w telewizji. Ojciec Lauren, Bill Giddings, prosił śledczych o to, żeby mógł zobaczyć ciało swojej córki i samodzielnie je zidentyfikować. Śledczy jednak odradzili mu to. Powiedzieli, że to nie jest najlepsza decyzja, ponieważ ze względu na stan ciała identyfikacja i tak nie byłaby możliwa, a nikt nie powinien widzieć swojego ukochanego dziecka w takim stanie i przyniesie to tylko jeszcze więcej niepotrzebnego bólu. Ostatecznie tułów został zidentyfikowany jako należący do zaginionej wcześniej Lauren Giddings na podstawie badań DNA. Media huczały od wieści na temat tej sprawy. Była to największa tragedia, jaką widziała ta spokojna okolica. Lokalni mieszkańcy byli przerażeni i zszokowani. Wokół osiedla krążyły tłumy dziennikarzy i przesłuchiwali każdego, kto znajdował się w okolicy. Stephen McDaniel, sąsiad Lauren, który był już przesłuchiwany przez policję, był jedną z osób zatrzymanych przed dziennikarzy. Pytano go, czy był świadkiem czegoś nietypowego w dzień zaginięcia Lauren, jakie były ich relacje i ogólnie jakie są jego odczucia na temat tej sprawy. McDaniel chętnie odpowiadał na pytania, powtarzając kilkukrotnie, że nikt nie wie, co mogło stać się z dziewczyną i być może została porwana podczas biegu po okolicy. W pewnym momencie dziennikarka wspomniała, że ciało Lauren zostało odnalezione i na nagraniu widać, że McDaniel był zszokowany i za nie mówił. Patrzył tylko tempo przed siebie, próbując zebrać myśli, aż w końcu przeprosił rozmówczynię, odszedł kilka kroków i usiadł na trawniku. Przez dłuższy czas 26-latek był jakby w transie i nie sposób było się z nim porozumieć. Funkcjonariusze musieli uciskać jego klatkę piersiową, aby odzyskał świadomość, choć przez cały ten czas był przytomny. Kontynuowano wywiad, ale Stephen był widocznie roztrzęsiony, płakał i nie był w stanie złożyć spójnego zdania. Trząsł się, a zapytany o to, dlaczego tak reaguje, odpowiedział, że nie może zrozumieć, dlaczego ktoś mógłby zrobić coś tak potwornego. Policja była zaniepokojona zachowaniem chłopaka i postanowili zabrać go na posterunek na oficjalne przesłuchanie. Stephen był wyjątkowo cichy i spokojny. Stał, a później siedział w całkowitym bezruchu. Na każde pytanie odpowiadał bardzo krótko. Zwykle po prostu nie wiem. Oprócz jego wyjątkowo podejrzanego zachowania, śledczy zwrócili uwagę na zdrapania na jego twarzy. Postanowiono sprawdzić resztę jego ciała i okazało się, że podobne miał także na brzuchu. Chłopak tłumaczył, że sam się podrapał. Podczas gdy 26-latek przebywał na posterunku, jego mieszkanie zostało przeszukane i znaleziono tam między innymi kilka różnych rodzajów prezerwatyw. I nie byłoby w tym nic nietypowego, gdyby nie to, że wcześniej chłopak zupełnie dobrowolnie, nie pytany nawet o to, przyznał, że jest prawiczkiem. Zapytany o te prezerwatywy, nie powiedział, że kupił je na przykład na wszelki wypadek, nie powiedział także, że należały do jego kolegi, tylko dobrowolnie przyznał, że nie były jego, tylko ukradł je z kilku mieszkań, do których włamał się w ostatnim czasie. Jak można się domyślać, to zapaliło bardzo mocne czerwone lampki u policjantów. Stephen w tamtym momencie wydawał się wręcz zbyt oczywistym, książkowym podejrzanym i sam do tego wszystkiego się przyznał. Oczywiście został zatrzymany pod zarzutem włamania i kradzieży i zatrzymany w areszcie do czasu postawienia zarzutów. Przyjrzano się przeszłości mężczyzny. Stephen urodził się 20 września 1985 roku. Dorastał w religijnej i kochającej rodzinie.
Po skończeniu liceum zaczął studia na Mercer University i był dość dobrym uczniem. Miał potencjał osiągnąć sukcesy, ale nie miał wystarczająco motywacji i samozaparcia. Wkładał dużo energii w swoje pasje, którymi było czytanie, pisanie własnych tekstów, Star Wars, filmy i gry o tematyce zombie, a także zgłębianie niepokojących tematów, takich jak na przykład sposoby na dokonanie zbrodni doskonałej. Steven był nieśmiały, miał problemy z zawieraniem znajomości i inni uczniowie określali go jako samotnika. Większość wolnego czasu spędzał samotnie w swoim pokoju, grając w gry wideo. Współlokatorzy 26-latka zwracali także uwagę na jego problemy z higieną osobistą. Odkryto, że Steven był sąsiadem Lauren przez 3 lata i przez większość tego czasu podkochiwał się w niej. Kilkukrotnie próbował zaprosić dziewczynę na randkę, jednak 27-latka za każdym razem odmawiała. Nawet gdyby była zainteresowana Stevenem, to i tak w tym czasie miała już chłopaka. Zauroczenie z czasem przekształciło się w niezdrową obsesję i 26-latek został jej stalkerem. Robił jej zdjęcia i filmy z ukrycia i okazało się, że Lauren wcale nie miała paranoi, czując się obserwowana i odnosząc wrażenie, że ktoś przebywał w jej mieszkaniu pod jej nieobecność. Był to właśnie Steven. We wrześniu 2008 roku Lauren wspomniała nawet o nim w mailu do swojego partnera. Napisała, że właśnie wpadła na swojego dziwnego sąsiada i że rzucił jej gniewne spojrzenie. Na koniec dodała: on chce mnie dopaść. I choć wtedy napisała to żartobliwie, to nie mogła wiedzieć, że 3 lata później te słowa okażą się prorocze. Steven był już głównym podejrzanym w sprawie i postanowiono jeszcze raz dokładniej przeszukać jego mieszkanie. Znaleziono tam opakowanie po pile do metalu, całą kolekcję różnych noży i mieczy, kamerę, na której okazało się znajdować nagranie mieszkania Lauren, wykonane z zewnątrz, przez okno, a także parę damskiej bielizny poplamionej krwią. I badanie potwierdziło, że należała do Lauren Giddings. Znaleziono również 2 zestawy kluczy niepasujących do zamka w mieszkaniu podejrzanego. Okazało się, że jeden zestaw otwierał wszystkie główne bramy na osiedlu, a drugi przynależał do drzwi mieszkania Lauren. Do zabójstwa i poświartowania doszło w łazience w mieszkaniu dziewczyny. Na pierwszy rzut oka nie było tam widać śladów krwi, jednak badanie lampą UV wykazało, że została ona usunięta jedynie powierzchownie i że tak naprawdę wcześniej znajdowały się tam jej całe litry. Podczas dalszego przeszukania mieszkania znaleziono też narzędzie zbrodni, zakrwawioną piłę, dokładnie taką, po której opakowanie miał w swoim mieszkaniu Steven McDaniel. Policji nie trzeba było więcej dowodów, żeby 4 sierpnia 2011 roku postawić Stevena w stan oskarżenia za morderstwo 1. stopnia. Zgromadzone dowody rzeczowe były przytłaczające. Choć to przerażające, to nikogo nie zaskoczyło znalezienie na laptopie oskarżonego w jego historii wyszukiwania brutalnych nagrań pornograficznych. Znajdowały się tam również nagrania z udziałem nieletnich. Ekspertom udało się ustalić, że podczas oglądania tych nagrań Steven patrzył jednocześnie na zdjęcia Lauren znajdujące się na pendrive'ie, który ukradł z jej mieszkania. Krótko mówiąc, McDaniel nie miał szans wybronić się w tej sytuacji i dobrze o tym wiedział. Wiedzieli to także jego obrońcy i przygotowano dla niego ugodę. W zamian za przyznanie się do winy miał uniknąć kary śmierci oraz kary za posiadanie nagrań z udziałem nieletnich. Zgodził się przedstawić dokładny plan wydarzeń z tamtej tragicznej nocy. Wyjawił, że około 4:30 w nocy wszedł do mieszkania Lauren, używając klucza, który posiadał. W tym czasie dziewczyna spała, a on stanął koło jej łóżka i po prostu przez dłuższy czas ją obserwował. Gdy chciał podejść bliżej, dźwięk kroków obudził 27-latkę i zobaczyła stojącego koło łóżka zamaskowanego mężczyznę. Nie wpadła jednak w panikę, tylko ostro powiedziała mu, żeby natychmiast wyszedł. On jednak nie miał takiego zamiaru.
rzucił się na 27-latkę i zaczął ją dusić. W pewnym momencie podczas szarpaniny spadła mu maska i Lauren go rozpoznała. Powiedziała do niego po imieniu, żeby natychmiast przestał i dał jej spokój. W tym momencie jednak Steven zaczął ją dusić i przestał dopiero po 15 minutach, gdy miał pewność, że dziewczyna nie żyje. W tamtym momencie musiał przystąpić do kolejnego punktu swojego planu, choć na początku nie wiedział jeszcze, że poćwiartuje ciało. Zostawił Lauren w wannie i poszedł do sklepu po piłę. Następnie jej ręce, nogi i głowę umieścił w kontenerze na śmieci koło uczelni, a tułów włożył do śmietnika na osiedlu. Swojej maski, rękawiczek i zakrwawionych ubrań pozbył się, tnąc je na małe kawałki i spuszczając w toalecie. Podczas rozprawy przytoczono fragment fantazji, którą Steven opisał anonimowo na jednym z internetowych forów. Napisał w niej o spotkaniu z, cytat, seksowną sąsiadką, podczas którego miałby podać jej napój, przez który straciła przytomność i odbyłby wtedy swój pierwszy stosunek seksualny w życiu. Później okazałoby się, że dawka narkotyku, którą jej podał, była za duża i dziewczyna zmarła. Potem pozbyłby się jej ciała, rozczłonkowując je. Kolejne obciążające dowody piętrzyły się, choć tak na dobrą sprawę nie były już konieczne. W 2014 roku Steven McDaniel usłyszał skazujący wyrok. Ze względu na ugodę obrończą, w zamian za przyznanie się do winy, uniknął kary śmierci i został skazany na dożywotnie pozbawienie wolności z możliwością ubiegania się o zwolnienie warunkowe najwcześniej w 2041 roku. W 2018 roku Steven próbował odwołać się od wyroku i starał się o ponowny proces, jednak bezskutecznie. Wyjątkowo smutnym aspektem tej sprawy jest fakt, że Steven najprawdopodobniej obrał sobie Lauren za cel, ponieważ jako jedna z nielicznych była dla niego miła i choć odrzuciła jego propozycję randki, to ze względu na jej przyjazną naturę mógł czuć, że zrobiła to tylko dlatego, że miała akurat chłopaka, a w przeciwnym razie wciąż miałby u niej szansę. Oprócz tego trudno doszukiwać się motywu. Z tego co wiadomo, Lauren nie została wykorzystana seksualnie, więc to najbardziej prawdopodobne wytłumaczenie odpada. Pozostaje tylko czyste zło i wypaczenie Stevena. I to jest już koniec tej potwornej sprawy. Jest ona tak szokująca, że trudno nawet podsumować ją kilkoma zdaniami na koniec. Komentarze oczywiście jak zwykle są otwarte dla Was do dzielenia się przemyśleniami na temat tej historii oraz propozycjami tematów do kolejnych odcinków z tej serii. A teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia niedługo. Cześć!